Jazz zawsze był bliski memu sercu. Przyjaźniłam się i przyjaźni się z wieloma jazzmenami. Niestety wielu z nich już nie żyje, tych mojego pokolenia. Natomiast dzięki moim przyjaciołom, jak chociażby Jarek Śmietana, poznałam wielu młodych, którzy no, teraz już są dojrzałymi jazzmenami, muzykami i też do nas przyjeżdżają i tutaj w teatrze grają. Kiedy byłam we Wrocławiu, zajmowałam się jazzem nad Odrą. To też pozwoliło mi powiększyć grono znajomych muzyków, że się tak wyrażę. Jazz jest wspaniałą muzyką, poniekąd niszową, ale tak naprawdę można znaleźć różne rytmy i różne style jazzowe dla każdego. Byłam bardzo szczęśliwa, kiedy okazało się, że pan marszałek Piotr Całbecki bardzo by chciał, żeby w Pałacu Dąbskich i w Teatrze Muzycznym rozbrzmiewał jazz, więc dogadaliśmy się, że tak będzie. Kiedy już po remoncie wróciliśmy z powrotem do Pałacu Dąbskich, to okazało się, że nasza nowa sala teatralna ma jednak w sobie pewnego ducha, no właśnie ta, na której siedzimy, że nie jest to wielka sala koncertowa, tylko intymne miejsce, które pozwala na bardzo bliski kontakt muzyków z widownią. No i mamy też na mniejsze koncerty piwnicę naszą odnowioną, która spełnia właściwie wymogi tego, żeby ten jazz był taki otulający człowieka i ta muzyka, żeby była między nami. Nasi widzowie, których mamy mnóstwo i coraz więcej teatru muzycznego, dostrzegają, że ten jazz wcale nie jest taki wyrafinowany i trudny. Nie mówimy o jakimś jazzie konceptualnym, bo taki też jest, którego ja nie jestem w stanie zrozumieć, ale też jest to muzyka, która jakoś koi duszę i zaczynają to dostrzegać. I po remoncie, kiedy już tu jesteśmy na swoim, cieszę się bardzo, że no, nie powiem, że tłumy walą i że mamy wyprzedane bilety z wyprzedzeniem, ale ja uważam, że kiedy na koncert regularnie przychodzi około 60, czasem 70 osób, no czasem jest i 20 parę, to jest to cudowne, bo to znaczy, że te koncerty się przyjęły i ja się nie spodziewam większej liczby widzów. Z czasem być może, ale to jest fantastyczne i ten początek jest, no, wszyscy przed nami wykonali wspaniałą pracę, a my teraz tylko to jeszcze wzbogacamy. Cieszę się bardzo, że cykl Jazz w Pałacu, czyli w momencie, kiedy teatr powstał, rozpoczęliśmy pięknym koncertem pamięci Jarka Śmietany. To było Jarek i przyjaciele, taki był tytuł. I była to jednocześnie promocja płyty, do której też nasz teatr muzyczny się dołożył, na której grali wspaniali światowej sławy jazzmeni z całego świata. Grali muzykę Jarka Śmietany i tutaj na tym koncercie pamięci promującym tę płytę i inicjującym naszą scenę, między innymi wystąpił Wojtek Karolak, Adam Czerwiński, Maciej Sikała, to tylko, że wymienię te główne nazwiska. Mieliśmy wspaniały koncert też już niezależnie Wojtka Karolaka, który bardzo lubił do nas przyjeżdżać i występował tu wielokrotnie. I z nim związana jest nawet taka zabawna historia, że
pomylił terminy i widownia czekała na niego 4 godziny, bo musieliśmy zorganizować transport z Warszawy do Torunia i to, żeby Wojtek się obudził i mógł przyjechać, ale był to fantastyczny i niezapomniany koncert. Graliśmy wtedy w Tumulcie, cały rynek nowomiejski zapełniony widzami, którzy cierpliwie na przyjazd Wojtka Karolaka czekali i naprawdę no, on dał z siebie wszystko i ten koncert, ja nie wiem, chyba ze 4 godziny trwał, ale był naprawdę, naprawdę fantastyczny i wielu naszych widzów, którzy teraz przychodzą na te koncerty, było na tym koncercie, wszyscy to pamiętają, więc to jest taka miła anegdotka. Grał u nas wielokrotnie też Marek Napiórkowski, który no też mówi, że lubi do nas przyjeżdżać, lubi z nami grać. Krzysztof Herdzin też wielokrotnie, mówię o polskich wykonawcach, LA Trio i Bogdan Hołownia, niezależnie. Też zresztą LA Trio będzie grało, z czego bardzo się cieszę, bo w swoim stałym składzie i bardzo się cieszę, że też będzie Bogdan. Zagra na otwarcie pałacu, czyli 16 grudnia. 16 grudnia będzie kulminacją, ale właściwie będzie to cały tydzień związany z otwarciem pałacu. Czyli pokazujemy nasze spektakle najnowsze i też lubiane przez publiczność. Będzie otwarcie wystawy, ta akurat będzie związana z jazzem, bo będzie to wystawa o jazzie i jazzie w pałacu, i jazzie w Toruniu. Bardzo się cieszę, że otworzy pałac pan marszałek, także będzie oficjalne otwarcie z fanfarami i ze wstęgą i myślę, że to będzie też miły akcent. A wieczorem mamy koncert LA Trio, na który też zapraszamy, bo również są na to bilety. I myślę, że to potrwa długo, 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 bo liczymy na to, że dołączą do nas toruńscy muzycy już po tym koncercie, którzy będą chcieli podżemować, jak to się mówi, i będzie taki prawdziwy jam session, na którym ci, którzy chcą grać, będą mogli grać i cieszyć się tym, że mamy takie piękne miejsce w Toruniu.